Maryjo, oblubienico Ducha Świętego, ogarnij nas swoim istnieniem, które jest przeczyste, które jest przepokorne, które jest całe w Bożej miłości. Matko, pod płaszczem Twojej obecności chcemy, jak w namiocie spotkania, doświadczyć przemieniającej mocy Słowa Bożego. Pod namiotem spotkania, jakim jesteś Ty, Maryjo, chcemy być uzdrawiani, oczyszczani, uświęcani. Matko, miażdż głowę węża, który jest manipulantem, który bardzo często przychodzi pod pozorem dobra, zwłaszcza do tych, którzy kochają Boga, który bardzo często ma barwę ognia, bo to smok, który ma barwę ognia, ale ta barwa ognia to nie ogień Ducha Świętego, ale ogień zwodzenia, ogień kłamstwa, manipulacji, ogień nieczystości. Matko Boża, chcemy to spotkanie z Panem w Jego Słowie przebyć, przeżyć w Twojej obecności, aby nie zostać wprowadzeni, abyśmy nie byli wprowadzeni w błąd. Wszak zły duch jest bezczelny i potrafi, wiemy to choćby z kuszenia Jezusa na pustyni, posługiwać się słowem Pana. Maryjo, oddaję się w Twoje ręce jako nędzne narzędzie. Posłuż się mną, Matko, dla ratowania dusz wielu, dla prowadzenia owiec ku niebu. Oblubieńco Ducha Świętego, Matko Słowa Bożego, módl się za nami. Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Pan skierował do mnie te słowa. Synu człowieczy, oto zabieram ci nagle radość twych oczu, ale nie lamentuj, ani nie płacz, ani nie pozwól, by płynęły ci łzy. Wzdychaj w milczeniu. Nie przywdziewaj żałoby jako po umarłym. Zawiąż sobie zawój dokoła głowy, sandały włóż na nogi. Nie przysłaniaj brody i nie spożywaj chleba żałoby. Mówiłem do ludu mego rano, a wieczorem umarła mi żona. I uczyniłem rano tak, jak mi rozkazano. A lud mówił do mnie: czy nie wyjaśnisz nam, co oznacza dla nas to, co czynisz? Wówczas powiedziałem im: Pan skierował do mnie te słowa. Powiedz domowi Izraela: tak mówi Pan Bóg, oto ja. Pozwalam bezcześcić świątynię moją, dumę waszej potęgi, radość waszych oczu, tęsknotę waszych serc. Synowie wasi i córki wasze, których opuściliście, od miecza poginą. Wy zaś tak uczynicie, jak ja uczyniłem. Brody nie będziecie przesłaniać ani spożywać chleba żałoby, ale mając zawoje na głowach i sandały na nogach, nie będziecie lamentować ani płakać. Będziecie schnąć z powodu nieprawości waszych i będziecie wzdychać jeden przed drugim. Ezechiel będzie dla was znakiem. To, co on uczynił, będziecie i wyczynili. Gdy to nastąpi, i poznacie, że ja jestem Pan. Oto Słowo Boże. Aby dobrze zrozumieć przesłanie duchowe, egzystencjalne, jakie Bóg ma dla nas,
poprzez osobę proroka Ezechiela, trzeba na samym początku przypomnieć sobie, jaki cel, jaką funkcję ma żałoba. Potężna żałoba, która jest związana ze stratą kogoś bliskiego i to nagłą stratą. Nagła strata najbardziej boli, bo człowiek nie jest w stanie się przygotować do niej. Nagłe odejście kogoś bliskiego jest, gdy jest przygotowany duchowo, dobre dla tego, kto odchodzi, a dla tego, kto zostaje, jest bólem nie do opisania. Jakby mu wyrwano serce, albo przepłowiono serce, albo część serca wycięto. Żałoba. Widzimy proroka, któremu umiera nagle. I to na obczyźnie. Jest rok 597 przed Chrystusem. Umiera mu w Babilonii żona. Nagle. A Pan mówi do niego: nie możesz uzewnętrzniać tego bólu nieopisanego. Nie możesz poddać się całej liturgii żałobnej. Masz ten ból nosić w sobie. Jaki zatem jest cel żałoby, ubierania się na czarno? Jaki jest cel płakania po zmarłym, wylewania łez, biadolenia, liturgii pogrzebowej? Wrażenie miłości, tak, ale przede wszystkim wyjście bólu i finalne pogodzenie się ze stratą. Żałoba trwa w sposób przedłużony, niewłaściwy. Chciałoby się powiedzieć, nie chce się skończyć, zakończyć, kiedy wszystko dusimy w sobie. Pan mówi do Ezechiela: wzdychaj w milczeniu. Nie rób tak, jak prawo mówi, żebyś robił. Jeżeli chodzi o przeżywanie żałoby po stracie kogoś bliskiego, bo gdy sięgniemy do księgi Micheasza czy drugiej księgi Samuela, tam mamy szczegółową receptę, jak przeżywać żałobę. I jeszcze raz powtórzmy, po co żałoba? W rezultacie cała liturgia żałobna, wylanie bólu poprzez łzy, ma na celu pogodzenie się z losem, pogodzenie się z wolą Bożą, powiedzielibyśmy, i życie dalej, bo żyć trzeba dalej. Ma wyjść ból. Dlatego Pan mówi Ezechielowi: nie rób tak, jak normalnie się robi, czyli zachowuj się nienormalnie, nienaturalnie zachowuj się, zachowaj się inaczej niż wszyscy inni, którzy do tej pory tracili swoich najbliższych. Nie przywdziewaj żałoby po umarłym, zawiąż sobie zawój normalnie na głowę, jako człowiek, który normalnie funkcjonuje i w którego życiu nic wyjątkowego się nie wydarzyło, idzie normalnie do roboty, sandały włóż, bądź gotowy do pracy, nie przysłaniaj brody, nie spożywaj chleba żałoby, nie rób tego, nie uzewnętrzniaj swojego bólu. To miało prawo dziwić rodaków Ezechiela i to po to było, żeby zwrócić uwagę. Wszak Ezechiel, jak usłyszeliśmy w tym czytaniu, będzie znakiem. Szalony człowiek. Dlaczego on nie przeżywa żałoby? Dlaczego on nie płacze? Choć serce jego płacze, jest wstrząśnięte na wygnaniu. Czyżby ten wdowiec nie kochał swojej żony? Czyżby ten wdowiec już miał wcześniej podwójne życie i właściwie śmierć tej żony utorowała mu drogę do kochanki, która będzie jego żoną? O co chodzi? To jest wyrazisty znak. Zachowanie Ezechiela, które jest wypełnieniem Słowa Bożego, wypełnieniem woli Boga, jest kontrowersyjne. Jest mocnym znakiem. Dlatego jego rodacy, bo przyszło mu być prorokiem wśród rodaków, ale już na wygnaniu, już po pierwszej, właściwie drugiej deportacji w 597 roku, po znacząco zniszczonej
Jerozolimie? Wiele osób już poniosło śmierć, a część została deportowana? Czy nie wyjaśnisz nam, co oznacza dla nas to, co czynisz? Co ty robisz? No i wyjaśnia. Wyjaśnia Bóg ustami Ezechiela, że to zachowanie proroka związane z jego osobistą historią życia ma być przykładem dla rodaków. Co to znaczy? Za chwilę będzie bunt Judejczyków, który zostanie stłumiony przez Babilończyków, i o tym jest już tutaj mowa w prorockim słowie, i to już będzie rok 586, bo zdaniem badaczy właśnie w okolicach tego roku umiera Ezechielowi żona i za chwilę zostanie zniszczona świątynia i kolejna deportacja, właściwie ostatnia już, gwóźdź do trumny, bo już bardziej nie można dotknąć Judejczyków, jak zniszczyć ich świątynię. Zbezczeszczona świątynia, duma waszej potęgi, mówiliście, że macie świątynię, nic złego wam nie grozi, radość waszych oczu, Pan jest z wami i tęsknotę waszych serc. To słowo jest skierowane do ludzi na obczyźnie, do ludzi jeszcze w czasie, kiedy świątynia się jeszcze trzyma, tam jeszcze trwają bitwy w Jerozolimie, a za chwilę zostanie to dogięte, dobite, zrównane z ziemią. I co wy macie w takiej tragicznej sytuacji zrobić, widząc, słysząc, że tam w waszej ojczyźnie już nie ma świątyni, nie ma czego zbierać, wszystko jest zrównane z ziemią. Trup goni trupa i za chwilę dołączą do was Babiloni wasi rodacy, kolejna fala deportacji. Co wy macie robić? To, co zrobił w swoim osobistym życiu Ezechiel, nie możecie płakać, uzewnętrznić tego wszystkiego. Oczywiście będziecie płakać, ale przesłanie dla nich w znaku Eliasza, który całą swoją żałobę wewnętrznie przeżywa, nie uzewnętrznia, to przesłanie jest takie, że wy nie możecie przejść do porządku dziennego, bo człowiek ma taką naturę, że jak wypłacze się, wyryczy, to przychodzi do porządku dziennego. No trudno, jest wojna. Można by powiedzieć o Ukraińcach. Nie możecie, Ukraińcy, przejść do porządku dziennego, że jesteście w Polsce, że tam jest wojna, wy się tu bawicie, stroicie, jesteście w krainie mlekiem i miodem płynącej i przyjęto was w ogóle jak aniołów i jak hiperpolaków, super. Po co to wszystko było? Dlaczego tam jest wojna i nie chce się skończyć? Zastanówcie się, opłaczcie tę historię, nie przejdźcie do porządku dziennego nad tą straszną tragedią, tylko się nawróćcie, rozumiecie? Tak jak żałoba miała człowieka oczyścić, uspokoić i sprawić, żeby człowiek już bez tego człowieka, który umarł, mąż bez żony, wrócił do normalności, tak deportowani Judejczycy, naród wybrany, mają mocno przeżywać wewnętrznie ten ból, że ten ból wewnętrzny ma ich przyprowadzić do Boga, mają zjednoczyć z Bogiem i mają się nawrócić, bo to wszystko, co się wydarzyło, atak Babilończyków, te mordy liczne, aż po zniszczenie świątyni, deportacje, są karą Bożą, którą ściągnęli na siebie, otwierając się na demony, znieprawiając świątynię własnych serc, czcząc bożki pogańskie, dopuszczając się bałwochwalstwa, nieczystości wszelkiej, niszczenia człowieka przez człowieka i dopuszczając się składania dzieci w ofierze. Wpuścili demony, które wyniszczają. Trzeba się nawrócić. Trzeba się nawrócić. To nie może się tak zakończyć, że teraz żyjemy w Babilonii, w nowej kulturze, jakoś się tam asymilujemy, jeżeli nie, to się zintegrujemy, a jeżeli nie, to się zradykalizujemy i będziemy za chwilę wycinać
Babilończyków, jak muzułmanie w Niemczech czy w Europie. Nie, po co to jest? Dlaczego to się wszystko stało? Dlaczego Bóg dopuścił to wszystko? To jest wasza wina. Wina tego, żeście grzeszyli i teraz nie może się to zakończyć tak, że pobiadoliliśmy, popłakaliśmy i teraz sobie żyjemy jakby nigdy nic w obcej ojczyźnie. Idziemy do pracy, uczymy się języka. No nie ma świątyni, to nie ma świątyni, nie. Skoro uzewnętrznienie żałoby miało przeprowadzić człowieka do normalnego stanu, z tego nadzwyczajnego, jakim jest strata bliskiej osoby, to nie może być tak, że strata własnej ojczyzny, strata świątyni, tyle osób umarło, zginęło, nie spowoduje w was przemiany serca i zawołania do Boga: Boże, to wszystko nasza wina, nie twoja. Boże, przepraszam cię, że ciebie winiłem za to, co się stało. Tym bardziej, że będą kuszeni bardzo mocno w Babilonii Judejczycy, Żydzi, dalej bałwochwalstwem. Tam dokonali bałwochwalstwa, które chcieli pogodzić z kultem Boga Jahwe, tam, to znaczy w Jerozolimie, w swojej ojczyźnie, a teraz w Babilonii, będąc w Mezopotamii, zobaczą, że Babilończycy czczą Boga Marduka, to znaczy demona, im się dobrze powodzi tam w tej Babilonii. Może będziemy też czcić tego Marduka, skoro nasz Bóg nas tak urządził. Nie ma ani świątyni, ani ojczyzny. Lwia część została wymordowana. Dajmy sobie spokój z Bogiem, Jahwe, ale cię Bóg urządził. Bóg cię tak urządził? Jaka to straszna pokusa. Jak przychodzą demony i opętują człowieka, aby go dogiąć jeszcze bardziej, zrujnować, wtedy, gdy coś się rujnuje w życiu. Gdy coś nie wychodzi tak, jak powinno wychodzić. Gdyby był Bóg, to mój mąż by nie umarł, moje dziecko by nie umarło. Zostawię tego Boga. Inni nie wierzą, zobacz, jak im się powodzi, są szczęśliwi. A czy chodzi o powodzenie li tylko doczesne? I szczęście złudne, doczesne, czy chodzi o zbawienie duszy i szczęście wieczne? Czy chodzi o to, żeby mieć raj na ziemi za cenę piekła wiecznego i żyć jakby Boga nie było, hulaj dusza, piekła nie ma? Dlatego jest tak wymowny znak w postaci Ezechiela. Ezechiel jakby musiał to przeżyć bez jakby, bo jakby rozmywa, wycinamy jakby. Bracie Przemku, wycinamy jakby. Dlatego musiał przeżyć Ezechiel na własnej skórze to wszystko, to oczyszczenie, przylgnięcie do Boga, słowo, które stało się ciałem w nim, żeby mocą tego, co przeżył, wpłynąć na swój naród, znajdujący się w tragicznej sytuacji. Człowiek potrafi najbardziej nienormalną sytuację zaakceptować z czasem, co też trzeba jakoś uczynić, bo przecież co zrobisz? Powiesisz się? Co zrobisz? Zwariujesz? Ale trzeba ją przeżyć z Bogiem i ona ma zawsze owocować nawróceniem. Dlatego ta żałoba wewnętrzna, ten ból wewnętrzny, który ma oczyścić w zjednoczeniu z Bogiem serce i skłonić je do nawrócenia. Rozumiecie dlaczego? Tak nienaturalnie, chciałoby się powiedzieć, nieludzko zachowuje się Ezechiel i to jest wolą Boga, wiernością słowu, jakie Pan kieruje do niego? Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.